Praca w branży IT, szczególnie w ostatnim czasie, przedstawiana jest niemal jako raj na ziemi. Ogromne zarobki, praca z dowolnego miejsca, mnóstwo benefitów i pewność zatrudnienia. Tylko czemu do cholery tak mało mówi się o wadach pracy w IT, a przede wszystkim jej negatywnych skutkach, zarówno fizycznych, ale też, a może nawet przede wszystkim tych emocjonalnych? Będąc w IT od 17 lat, doświadczyłem wielu z nich, a jeszcze więcej zaobserwowałem u znajomych inżynierów i to właśnie kilkoma największymi minusami pracy w IT. IT, chciałbym się z Wami podzielić. Dla jasności, moim celem nie jest nikogo straszyć czy zniechęcać. Chciałbym jedynie uświadomić osoby, które wchodzą do świata IT lub to rozważają, na co zwrócić uwagę już na samym początku swojej przygody. Aby nie zostawiać Was z niczym, podpowiem też, jak ja radzę sobie ze wspomnianymi kwestiami, co mam nadzieję przyda się także osobom, które w branży IT siedzą od lat i być może borykają się z omawianymi dziś konsekwencjami pracy z technologią. Partnerami kanału są. OVH Cloud, największy europejski dostawca chmury posiadający własne centra danych, między innymi w Polsce. Grand Metric, integrator IT nowej generacji specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań sieciowych klasy Enterprise. Linki do partnerów znajdziecie w opisie pod filmem. Witam ponownie na moim kanale, najlepszym miejscu dla specjalistów IT, osób chcących rozwijać swoją karierę oraz pasjonatów najciekawszych technologii. Ja nazywam się Marcel Guzenda, jestem konsultantem i właścicielem w ITOnline.pl, gdzie pomagamy firmom w wyborze optymalnych rozwiązań IT oraz ich najlepszych dostawców. Jeśli więc planujesz rozbudowę lub modernizację, Środowiska w swojej firmie, odezwij się do mnie, a ja bardzo chętnie ci w tym pomogę. Przypominam o subskrypcji kanału, dzięki czemu nie ominą Was kolejne ciekawe materiały oraz zapisaniu się do mojego newslettera. Ponieważ dzisiejszy materiał jest mocno związany z tematem pracy w IT, zachęcam do pobrania mojego bezpłatnego mini kursu online, w którym przedstawiam 9 najważniejszych umiejętności współczesnego specjalisty IT. Jedną z największych wad pracy w branży IT jest konieczność ciągłej nauki lub doszkalania się. Brzmi niegroźnie, a dla części z Was zapewne może być to wręcz zaleta. Uwieści mi jednak, że na dłuższą metę nie jest wcale tak kolorowo. Owszem, w początkowych latach kariery IT niemal sami szukamy okazji i możliwości rozwoju. Z czasem większość z nas potrzebuje jednak przerw w edukacji czy śledzeniu zmian na rynku technologii, a nie zawsze taki odpoczynek jest możliwy. Przyczyn może być kilka. Od specyfiki naszego stanowiska, bo na przykład pracujemy w obszarze, gdzie technologie bardzo szybko się zmieniają, przez naszą inżynierską ambicję, aż po Pewnego rodzaju FOMO, które buduje w nas przekonanie, że jeśli nie będziemy na czasie, to wypadniemy z technologicznej gry. Niestety, wszystko to, szczególnie jeśli trwa przez dłuższy czas, może wywołać niemałą presję, a w konsekwencji różnego rodzaju problemy czy napięcia. Sam jako inżynier pre doświadczyłem wspomnianej presji, którą co gorsza sam sobie nałożyłem. Oczywiście nie jest tak, że całkowicie się teraz tego wyzbyłem, ale z czasem nabrałem sporego dystansu do pogoni za wiedzą i staram się wracać do niej głównie wtedy, gdy jest to naprawdę niezbędne. To, co zacząłem praktykować jeszcze na etacie i staram się kontynuować teraz prowadząc własną firmę, to traktowanie nauki, która w jakiś sposób związana jest z moją pracą właśnie jako samej pracy i zasiadania do niej w godzinach przewidzianych na zadania zawodowe. Dzięki temu po zakończonej pracy, w weekendy czy podczas urlopu, głowa ma okazję do chwili odpoczynku, a i wrażenie, że coś mnie omija, jest jakby nieco mniejsze. Praca zdalna zawsze była popularna wśród specjalistów IT. Umówmy się jednak, że w w czasie nabrała ona zupełnie nowego znaczenia, a przede wszystkim skali. Tak, wiem, zapewne wielu z Was chwali sobie taki model pracy, bo ma on oczywiście bardzo wiele zalet. Sam od jakiegoś czasu pracuje niemal w 100% sam, tyle że w moim przypadku nie jest to celowy wybór, co konsekwencja własnej działalności. Czy jednak taka samotna praca z domu, przecięta od czasu do czasu wideorozmową z zespołem czy kolem z przełożonym, rzeczywiście jest taka super? Czy na dłuższą metę nie buduje poczucia izolacji i Samotnienia. Osobiście obawiam się, że brak kontaktu z współpracownikami w realnym świecie dla wielu z nas będzie miał fatalne skutki. Skąd wiem? Bo czuję to po sobie. I oczywiście nie można wrzucać wszystkich do jednego worka i pewnie dla wielu pracowników IT taka samotność jest czymś upragnionym, jednak natury człowieka, który jest raczej istotą stadną, tak łatwo nie oszukamy. Samotność w branży IT to nie tylko kwestia indywidualnej pracy, bo przecież prywatnie możemy mieć rodzinę czy znajomych. Chodzi też o zrozumienie tego, czym się zajmujemy, o możliwość wygadania się z naszych problemów czy wyzwań, jakie przed nami stoją, i to właśnie członkowie naszego zespołu, czy po prostu współpracownicy przy porannej kawie, są zazwyczaj najlepszymi kompanami do tego typu pokanduszek. Jak ja radzę sobie z taką izolacją, żeby całkiem nie dostać na głowę? Przede wszystkim szukam takiego kontaktu i możliwości rozmowy, a czasem nawet wspólnej pracy z innymi ludźmi. W moim przypadku jest to czasem przestrzeń coworkingowa, spotkania z klientami czy rozmowy w ramach grupy Mastermind, w której uczestniczę. Takie dni, gdy nie mam możliwości spotkania z innymi na stopie zawodowej, staram się nadrobić spotkaniami z przyjaciółmi, czy po prostu wyjść do ludzi od choćby na siłownię czy basen. Jako jedną z największych wad pracy w branży IT uważa się siedzący tryb tej pracy. A co za tym idzie, małą aktywność ruchową. Oczywiście jest wiele zawodów biurowych, które charakteryzują się siedzącym trybem pracy, jednak to właśnie obraz zgarbionego Informatyka przykrojonego do ekranu monitora rysuje się w większości, gdy mówimy o pracy przy komputerze. Do tego dochodzą inne skutki braku ruchu, jak otyłość czy ogólny brak formy. Sam po zaledwie dwóch czy 3 godzinach odczuwam skutki siedzącego trybu pracy, więc zdarza się, że po 8 godzinach kręgosłup wymieniłbym najchętniej na nowy. Jak sobie z tym radzić, nie wiem. To znaczy, każdy z Was może preferować inny sposób, ale ważne, aby mieć świadomość, że długotrwałe siedzenie jest po prostu złe i warto. Warto wyrobić sobie pewne nawyki już na samym początku. Ja, na przykład, zainwestowałem kilka złotych i wymieniłem biurko na takie z elektryczną regulacją wysokości. Schemat pracy nie jest jeszcze idealny, ale staram się rozpoczynać każdy dzień właśnie od pracy stojącej, a następnie parokrotnie zmieniam pozycję w ciągu dnia. Moim drugim lekarstwem jest sport. Generalnie staram się każdego dnia jakoś się poruszać. Najczęściej jest to siłownia, czasem basen, trening boksu, czy po prostu spacer. Zauważyłem też, że na bóle związany z kręgosłupem bardzo dobrze robi mi mały, dosłownie 10-minutowy trening w domu jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Trochę rozciągania, kilka przysiadów i pompek jest naprawdę lepiej. Aha, mała ciekawostka, podczas każdej rozmowy telefonicznej, która nie wymaga ode mnie siedzenia przed komputerem, staram się chodzić po mieszkaniu. Zdarza się, że o 15, nie wychodząc tak naprawdę jeszcze z mieszkania, mam już 7 czy 8 tysięcy kroków. Presja czasu oraz spora odpowiedzialność to nieodłączne elementy pracy w IT. Oczywiście wszystko zależy od zakresu naszych obowiązków, stanowiska, a przede wszystkim rodzaju pracy, jaką wykonujemy, niemniej obie te kwestie potrafią mocno człowieka dobić. Ktoś może powiedzieć, że presja czasu może być motywująca. Może, ale moje doświadczenie pokazuje, że niektóre projekty mimo wręcz nierealnej daty ich wykonania są zatwierdzane i przejmowane do realizacji. Także zjawisko wszelkiego rodzaju deadline'ów przyjęło się tak mocno, że bez nich to już chyba nic w IT się nie dzieje. Jeśli chodzi o wspomnianą odpowiedzialność to może mieć wiele wymiarów i mocno zależy od roli jaką pełnimy. Na stanowiskach mniej technicznych a przynajmniej niezwiązanych z produkcyjnym środowiskiem będzie miała ona zazwyczaj wymiar finansowy. Pomylimy się w ofercie, nie dotrzymamy terminu czy popełnimy błąd, do którego będzie trzeba wrócić i nasza firma dostanie karę, a my jakieś upomnienie. Gorsza przynajmniej dla mnie była ta odpowiedzialność techniczna. Ten moment, gdy wciskasz enter, zatwierdzając zmianę w konfiguracji środowiska produkcyjnego, generalnie emocje gwarantowane bez względu na to, jak dobrze byśmy się nie przygotowali, ilu prób w środowisku testowym nie wykonali czy jak dobry plan rollbacku mieli. Oczywiście in Więcej tych wszystkich przygotowań i zabezpieczeń, tym lepiej. Niemniej, bez względu na to, czy mówimy o zawalonych terminach, czy o jakimś większym fakapie, wszystko to potrafi nieźle dać w kość i działać na bezcenność lepiej niż 5K przed położeniem się do łóżka. Jak sobie z tym radzić? Tam, gdzie terminy zależą od nas, warto po prostu poświęcić nieco więcej uwagi na ich realne określenie, a później dobrą organizację pracy. Nie polecam też tego, w czym ja osobiście osiągnąłem poziom mistrzowski, czyli odkładania wszystkiego na ostatni. Chwilę, bo to jedynie potęguje późniejszą presję. W kwestii odpowiedzialności nie ma niestety prostej recepty. Wspomniałem już o dobrym przygotowaniu, aby minimalizować prawdopodobieństwa wystąpienia stresujących sytuacji, ale to raczej nic odkrywczego. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność finansową, a dokładnie materialną dla osób pracujących na etacie, reguluje ją kodeks pracy. W przypadku kontraktów B2B, czy pracy jako podwykonawca, warto sporządzić odpowiednie zapisy w umowie, aby każda ze stron miała świadomość, gdzie leżą granice tej odpowiedzialności. Czy to, że praca jest naszą pasją, można uważać za jej wadę, generalnie jest to wielka zaleta. Zapewne wiele osób chciałoby pracować zajmując się swoim hobby. Nie ma też tragedii, jeśli raz na jakiś czas będziemy musieli zostać po godzinach, czy któregoś sobotniego wieczoru usiąść nad projektem, czy napisać parę linii kodu. Problem pojawia się wtedy, gdy czynności związane z pracą wykonujemy w czasie, który powinniśmy poświęcić rodzinie, innym zainteresowaniom, czy po prostu odpocząć od czarnego ekranu konsoli, a praca z zdalna i związane z nią możliwości wcale tego nie ułatwiają. Dla jasności, nie mam tu na myśli sytuacji, w której to przełożony każe nam harować po godzinach, lub gdy jako freelancerzy wzięliśmy na siebie za dużo projektów. W większości przypadków pracodawcę można po prostu zmienić lub brać na siebie mniej projektów. Niebezpiecznie robi się wtedy, gdy my sami wolimy pracować w każdym możliwym momencie, zaniedbując przy tym rodzinę, czy nie dając naładować baterii naszemu ciału i głowie, co finalnie może mieć. Bardzo złe konsekwencje. Jak ja sobie z tym radzę? Szczerze, już mi chyba przeszło. To znaczy, zdecydowaną większość zadań związanych z IT traktuję właśnie jako pracę i, mimo że to uwielbiam, staram się nie zajmować nimi w wolnym czasie. Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, to niestety bardzo dużo pracuję wieczorami czy w weekendy, ale jest to bardziej następstwo budowania własnej firmy, a także tego, co teraz widzicie, a więc nagrywania materiałów, niż nieumiejętność rozdzielenia pracy w IT od życia prywatnego. Wypalenie za Zawodowe w branży IT to coś, o czym słyszę, ale na szczęście sam chyba jeszcze tego nie doświadczyłem. Wiecie co, nie będę teoretyzował i wypowiadał się na temat, który jeszcze mnie nie dotknął. Za to poproszę Was, abyście dali znać w komentarzu, czy doświadczyliście wypalenia w swojej karierze zawodowej lub zaobserwowaliście takie zjawisko u kogoś znajomego. Myślę, że zarówno ja, jak i inni widzowie chętnie poczytają o Waszych doświadczeniach. Pamiętajcie też, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, to śmiało podeślijcie go choć. Jednemu znajomemu lub udostępnijcie w swoich social mediach. Z góry Wam za to bardzo dziękuję. To wszystko na dziś, trzymajcie się, cześć!